Jest środa, godzina 16. Leża jest niepasteryzowany. Pan Adrian przygotowany? Na co przygotowany? Na wielki mecz, bo to nie będzie zwykły mecz. Idziemy na wielkie derby w Łochocinie. Święta Tereso. Powiedz teraz widzą, kto gra. Football Club Łochocin. I coś dwa Teresin. No gdzie tam, panie. Goście to FC Łochocin, a gospodarze to drużyna Józefowianka Józefów. I ta drużyna w poprzednim sezonie występowała jako FC Łochocin 2. Czyli pierwszy zespół Łochocina gra z rezerwami, które występują pod inną nazwą, bo przecież rezerwy nie mogą być w tej samej lidze, a to jest klasa B. Czyli zaplecze Serie A. Ale czy w ogóle można spożywać alkohol? Nie można, zamknij. No. Antycypiren od początku, antycypiren tu jest. I... Co tu trzymać? O? O kurwa. Ja pierdolę. Druga minuta i FC Łochocin prowadzi 1-0. To lubię. Trzecia minuta i rzut karny. No. No i bramka się. O kurwa. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pierwszą połowę. A w przerwie pan Adrian ma, o dziwo, jakąś historyjkę. Historia jest taka, że w dawnych czasach, czytałem, to kiedyś miałem praktyki w Monie, w drukarni w Monie. Tam były kiedyś takie stare zapiski z historycznych procesów. Jednego gościa skazali za to, że wsadził wiewiórce penisa do buzi. A ponadto skazano go za to, że jest dzierży końce. To znaczy, dzierży końcami nazywano panów, którzy się bawią swoim siusiakiem. Pora na drugą połowę. Ciekawe, czy będzie równie porywająca jak ta historia pana Adriana. Teraz piłka będzie chodziła jak ośmiornica po dnie oceanu. Jak chodzi ośmiornica na dnie oceanu? Nie wiem, nigdy nie byłem, ale oglądałem w telewizji. Sąsiad nie opuścił żaluzji, to sobie pozwoliłem obejrzeć. O, czerwona kartka, niebywałe. Co, czerwona? Tak. Za co? A za co to jeden sędzia tylko wie. To była czerwona kartka dla zespołu Józefowianka Józefów. No to teraz się zacznie. To już nic nie będzie, to będzie remis. My się coraz ciekawiej. Powiem tak, w krzakach jebie uryną. Ale szybko ozdrowiał po tej akcji. A co, przejął dentysty były? Kurwa, wszystko mi powyrywał. Kurwa, 7 korzeni. Z ilu zębów? Jednego. To nie mogłeś się piwa wczoraj napić. Czy mogłem? 10 minut do końca, w dalszym ciągu 1-1. O, żeż, kurwa! Dwa do jednego dla Łochocina. Piłka nie jest sprawiedliwa do ciężkiej dupy. 10 minut do końca. Dobra, jest pytanie, patrz. Żongluje piłkę, wpierdala sobie ją potem tak, w koszulkę i biega z nią do bramki. Jest bramka? Ale tak nie zrobił. Ale mógłby, mógłby. To były pierwsze historyczne derby. 2-1. I zakończyło się. FC Łochocin wygrał 2-1. A tak w ogóle to ja dzisiaj miałem być na derbach Sztokholmu, ale jak się dowiedziałem, że tu są zaległe derby Łochocina, bo to zaległe spotkanie było, no to jednak zdecydowałem się na nie i nie żałuję wyboru. A pan Adrian miał siedzieć w domu i oglądać gołe baby, no ale ja też chyba nie żałuję, że chociaż raz zrezygnował. Tak. Dobre meczycho było? Niezłe. Coś się działo, teraz jesteśmy w Rosji północy i się nic nie dzieje. Weź tu mieszka. Kurde, koniec ci patrzy się. Nie możesz chodzić z gołym wackiem po domu, bo ci zaraz popatrzą. A pan to chodzi z gołym wackiem wczoraj o 20. A ty powiesz, sąsiedzie, ale z pańską żoną. A sąsiad, no co pan mówi? A ja, to zdzira. A wie, to porządna kobieta. Z byle łachmuchtą się nie zadaje.